wprowadzić zakaz polowania na ptactwo. Taki postulat głoszą przeciwnicy polowań i bez głębszego zgłębienia tematu wydaje się być on sensowny. Czy faktycznie będzie on pożyteczny dla naszej przyrody? Na początek pomyślmy w takim razie, co się stanie wtedy na przykład z kuropatwą. Kiedyś był to bardzo pospolity kurak polny. Mimo odstrzału tysięcy sztuk rocznie, ptaków tych na polach było mnóstwo i ich populacja była stabilna. Gwałtownie załamała się wraz z rozpoczęciem szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Po prostu większa ilość lisów sprawiła, że samica w gnieździe miała kilkukrotnie większe szanse skończyć w pysku tego drapieżnika. Do tego doszły niekorzystne dla tych ptaków zmiany w rolnictwie. Dzisiaj kuropatwy praktycznie występują jedynie tam, gdzie dbają o nie myśliwi. Prowadzą oni intensywne polowania na lisy, żeby ich liczebność sprowadzić do takiego poziomu, jaki ustaliła sobie matka natura, dzięki czemu kuropatwa wyprowadzająca młode ma większe szanse na przeżycie. Myśliwi wypuszczają też wyhodowane w wolierach kuropatwy, zasilając w ten sposób dziką populację. Jeden taki ptak wypuszczony na wolność kosztuje kilkadziesiąt złotych, a to nie wszystkie działania. Jeśli kuropatwa zostanie wpisana na listę ptaków chronionych, to myśliwi, którzy do tej pory zajmowali się kuropatwą, swoją uwagę skierują na inną zwierzynę, a działań ratujących te ptaki nie będzie podejmować nikt, bo to kosztuje i wymaga pracy, a ten kurak całkowicie wyginie w naszym kraju. Przykład cietrzewia i głuszca pokazuje, że wpisanie na listę gatunków chronionych działa dokładnie tak, jak to przedstawiłem na przykładzie kuropatwy. Tak jak wspominałem w odcinku pod tytułem Czy myśliwi wybili cietrzewie i głuszce, miałem kiedyś okazję rozmawiać z pracownikiem Poleskiego Parku Narodowego, który stwierdził, że pozbawienie myśliwych możliwości polowania, a więc gospodarowania populacją tych kuraków, było błędem. Tak, od chwili wprowadzenia zakazu polowań na cietrzewie i głuszce, ich liczebność nie tylko nie wzrosła, ale jeszcze bardziej się zmniejszyła. Co ciekawe, wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała planuje wprowadzić zakaz polowań na najliczniejszego przedstawiciela z rodziny kaczek, kaczkę krzyżówkę. Jest to gatunek licznie występujący w naszym kraju, a jego liczebność szacowana jest w Polsce nawet na 500 000 par lęgowych. Cała światowa populacja tych kaczek wynosi nawet 19 milionów osobników. Mimo to wielu myśliwych czynnie wspiera te ptaki, instalując na przykład kosze lęgowe, aby krzyżówki z jeszcze większym sukcesem wyprowadzały swoje młode. Dlaczego więc minister Dorożała chce wykreślenia tych ptaków z listy gatunków łownych, skoro nic im nie grozi? Zacznijmy od tego, że wiceminister klimatu i środowiska, który pełni rolę głównego konserwatora przyrody, Mikołaj Dorożała, to politolog, trener pilatesu, wegetarianin, w którego CV nie znajdziemy żadnych kompetencji związanych z ochroną przyrody. Muszę podkreślić, że nie mam nic przeciwko wegetarianom, pod warunkiem, że nie narzucają mi swojego stylu życia. Wracając do ministra, to niejednokrotnie podkreślał swoją niechęć do myśliwych. I jest to swoiste kuriozum. To tak jakby na stanowisko ministra obrony narodowej powołać zagorzałego pacyfistę, nawołującego do likwidacji wojska. Jak sam stwierdził, nie czuje łowiectwa, a że tego nie czuje, to robi wszystko, aby wygaszać tę ważną dla gospodarki, ale i dla ochrony przyrody dziedzinę. Jego brak kompetencji do sprawowania tak ważnej funkcji jest oczywisty, a mimo to powierzono mu to zadanie. Ale w tym wszystkim nie chodzi chyba tylko o ideologię, ale również o coś innego. Myśliwi czy ich rodziny upolowane ptactwo wykorzystują kulinarnie. Chyba większość myśliwych, w tym również ja i moja rodzina, wolimy jeść mięso ptaka, który żył wolny i nie był faszerowany paszą przyspieszającą wzrost. Zakaz polowań na ptactwo oznaczał będzie zwiększenie zysków ferm przemysłowych, ponieważ myśliwi i ich rodziny coś jeść muszą i upolowane ptactwo będą musieli zastąpić wyhodowanymi kurczakami. Brak na stołach dzikich kaczek oznaczał będzie konieczność wyhodowania w hodowlach przemysłowych dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy kurczaków. Tak, człowiek określający się jako wegetarianin i obrońca zwierząt spowoduje, że wzrośnie, niewiele, ale jednak, popyt na mięso z kurcząt fermowych. Tylko że ciężko wymagać logiki od ludzi zaślepionych nienawiścią, a minister Dorożała swojej nienawiści nawet za bardzo nie ukrywa. Zakaz polowania na ptactwo ma jeszcze jeden aspekt. Myśliwi, aby mieć na co polować, w tym przypadku na ptactwo, muszą również angażować się w zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, takich jak szop, pracz czy jenot. Kto chociaż liznął tematu ochrony przyrody, wie, jak wielkie spustoszenie czynią te drapieżniki w lęgach naszych rodzimych ptaków. I to właśnie myśliwi są sprzymierzeńcami naszych ptaków, skutecznie eliminując tysiące tych obcych naszej faunie drapieżników.
No chyba, że minister chce pozbyć się konkurencji aktywistów w wyścigu o grubą kasę. O co chodzi? Nie od dziś wiadomo, że niektórzy aktywiści z ochrony przyrody zrobili niezły biznes. Jednym ze sposobów wyciągania kasy jest walka z tymi drapieżnikami. Aktywiści organizują akcje odłowu tych drapieżników i efekt jest taki, że odłowienie przez nich jednego osobnika kosztuje z naszych podatków nawet 1000 złotych. Tymczasem myśliwi robią to o wiele skuteczniej i robią to za darmo. Tak, jeśli myśliwi przestaną zwalczać te drapieżniki, to nasze państwo będzie musiało wydawać więcej pieniędzy na ich zwalczanie, a aktywiści więcej zarobią. I tak minister Dorożała, pozbywając się konkurencji ze strony myśliwych, będzie nabijał kasę kolegom aktywistom. Przykład prób wprowadzania zakazu polowań na ptactwo pokazuje, jak łatwo jest wpływać na opinię publiczną wszelkim populistom działającym na emocjach społeczeństwa. Niestety, jeśli uda się wprowadzić taki zakaz, to będzie szkoda nie tylko dla myśliwych, ale przede wszystkim dla naszej przyrody. Zachęcam do udostępniania tego materiału w swoich social mediach. Ważne jest, żeby nasze argumenty również trafiały do osób, które nie mają w tej kwestii wyrobionego zdania. Z góry dziękuję.